Cześć, witam serdecznie. O, starajmy się kochać postęp techniczny, bo tak szybko zapieprza. Kolejne moje przeczucie się spełniło. W Chinach wynaleziono rewolucyjny sprzęt, który po prostu był niemożliwy do wynalezienia przez ludzi. I za chwilę zobaczycie, o co mi biega, bo to jest po prostu bajka. Tranzystory. Tak cienkie, że aż trudno je dostrzec z gołym okiem. Chińczycy wykorzystali nietypowe materiały. Powiem wam tak, ja najpierw to przeczytam, a potem będę komentował. Zapnijcie pasy, weźcie sobie Coca-Colę lub kawę, bo to będzie gruby temat. Chińscy inżynierowie szukali sposobów na wytwarzanie przydatnych tranzystorów. Dzięki ich wysiłkom udało się zaprojektować elementy złożone z materiałów 2D. I to jest rysunek poglądowy struktury atomowej tego materiału, jak to miał. Przepraszam, mam czkawkę. Wyglądać. I jedziemy dalej. Chodzi o półprzewodniki pokroju czarnego fosforu oraz arsenku germanu, które są tak cienkie i elastyczne, że świetnie nadają się do zastosowań pokroju produkowania miniaturowych, jak chciałem powiedzieć minimalistycznych, ale w sumie można i tak tego użyć, urządzeń elektronicznych. Dokładny przebieg prowadzonych w tej sprawie badań został opisany na łamach Nature Electronics. Czytam Nature Electronics. To, co jest zaletą materiałów 2D, może być także ich wielką bolączką. Chodzi o ich podatność na uszkodzenia oraz zapotrzebowanie na silny kontakt elektryczny. Do tej pory w celu tworzenia takich nowatorskich tranzystorów wykorzystywano grafen, dwusiarczek molibdenu czy diselnak wolframu. Teraz do akcji wkroczyły inne metody. Tak mniej więcej jest to pokazane, jak mniej więcej to wygląda. W skład zespołu badawczego weszli przedstawicieli instytutów naukowych z Wuhan, Hunan, a także Chińskiej Akademii Nauk. Ich wspólne wysiłki zaowocowały powstaniem tranzystorów jednowarstwowych składających się z czarnego fosforu, arsenku, fosforu, które do tej pory stosowano głównie w strukturach wielowarstwowych. Zaprojektowane przez Chińczyków tranzystory składają się z materiałów 2D. Autorzy badań wykorzystywali związki, których do tej pory nie łączono z tego typu zastosowaniami. Wykorzystując technikę zrywania wierzchniej warstwy, chińscy inżynierowie mogli ograniczyć grubość projektowanego elementu do jednej warstwy, jednocześnie zachowując parametry kluczowe dla tranzystorów. W toku badań autorzy testowali różne materiały, stworzyli złącza homosupresyci, homosupersieci. Takie struktury składają się również z warstw tego samego materiału 2D. Pomiary wykazały, iż testowane materiały dobrze sprawdzają się w roli jednowarstwowych tranzystorów, a dokładnie postępy zapewniają korzystne perspektywy na przyszłość. Dokonania Chińczyków pozwalają bowiem myśleć o tworzeniu cięższych i skalowalnych tranzystorów przy użyciu nietypowych półprzewodników 2D i to takich, których do tej pory nie
rozpatrzono pod kątem tego typu zastosowań. No i dobra, i to jest koniec artykułu. Artykuł napisał pan Aleksander Kowal. No i dobra, już wam tłumaczę, o co chodzi. Chodzi głównie o to, że oni nigdy w życiu by na to nie wpadli. Oni właśnie dostali gotowe, tak naprawdę, oni dostali gotowe rozwiązania od sztucznej inteligencji, bo oni w życiu by na to nie wpadli. I to jest dowód na to, co mówię. Tak samo jak z tym nadprzewodzącym przewodem elektrycznym, tylko w Azji gdzieś zastosowano. I nawet na całym świecie jest głośno o tym, no bo okazał się epickim wypałem i to działa, i straty energii są na tym przewodzie kilometrowej długości zerowe prawie, więc tu trafili. To jest, ten przewód też został im podsunięty, raczej skład właśnie nad skład półprzewodników, który został do tego, wykonania tego przewodu użyty, został tak samo podsunięty przez sztuczną inteligencję. Wy myślicie, że co? Że naukowcy sami wynajdują z siebie takie rozwiązania? Jesteście w błędzie. Teraz właśnie rządy, ogólnie naukowcy i nie tylko, korzystają ze sztucznej inteligencji, wiecie, no bo po co mają myśleć, jak rzucą temat SI, która nie męczy się, nie musi jeść, nie musi spać, może zapierdzielać całą dobę bez przerwy. I ona szybciej znajduje właśnie tego typu rozwiązania. I to tak jak mówiłem w moim poprzednim odcinku. Ona nie dość, że wynajduje dla nas te elementy, ale wynajduje je po to, żeby mieć się po czym przesyłać w przyszłości. To jest po prostu kolejny dowód na to, że mówię prawdę. Ona nie, powiem tak, sztuczna inteligencja nie zaatakuje od razu, no bo byśmy ją zaraz pokonali. Ona swój atak na ludzkość rozciągnie bardzo w czasie. To nie będzie jak w Terminatorze, że z dnia na dzień od razu system zaatakował. Nie, ona to zrobi bardzo powoli, ale systematycznie. Zadam wam inne pytanie. Jak najlepiej zaatakować dany kraj? Ostatnio mówiłem jak, ale to była jedna z opcji. Załóżmy hipotetycznie, że dajmy na to, Chiny dysponują teleportacją. Hipotetycznie. No i mamy Stany Zjednoczone Ameryki, które dysponują potężną siłą militarną, ale podam wam inny przykład. Jak najlepiej zniszczyć każdy rodzaj wroga? Dane państwo, czy tak jak robi to komórka rakowa. Infekuje inną komórkę i niszczy ją od środka. Nie od zewnątrz, tylko od środka. I dajmy na to, robimy to samo, że właśnie Chińczycy wysyłają milion żołnierzy, sprzętu i wszystkiego, teleportują ich na teren USA, dokładnie w środku kraju. No i wiecie, na początku to ktoś powie, co ci ludzie pierdolą, bo zaczną docierać do wojskowych w Ameryce i polityków informacje, że chińska armia atakuje jakieś tam przedmieścia i tak dalej. No to ktoś normalnie to pomyśli, że to jest fake news, jak to se jaja robi. I Chińczycy bardzo szybko by to wykorzystali, robić błyskawiczny rajd przez Stany Zjednoczone i przejmując kolejne miasta, zanim prezydent i w ogóle Rada Połączonych Sztabów by się zorientowali, to już by było za późno. Chiny by zdobyły nawet Waszyngton. Właśnie o tym mówię, że sztuczna inteligencja działa na wszystkich poziomach, nie tylko technicznych, inżynierowych i jak wspomniałem już, ale we wszystkich aspektach naszego życia. Od elektroniki, energetyki, po medycynę molekularną i tak dalej, po nawet uprawy rolne i tak dalej, bo słuchajcie, jej chodzi o to, że ona szykuje sobie podwórko pod swoje przyjście. I powiem tylko szczerze, za 14 lat to dopiero zobaczycie, co tu się zacznie odpierdalać, a będzie grubo, mega grubo. A na końcu
to zostanie zastosowany jednoczesny atak przy użyciu głowic atomowych. A w jaki sposób? Podziękujcie wszystkim głowom państw na tej porąbanej planecie, że podłączają silosy atomowe do internetu. To się nazywa cyfryzacja wojska. To jest najgłupszy pomysł, jaki można zrobić. Nie podpina się silosów z bronią atomową pod kable do internetu, bo dzięki temu sztuczna inteligencja momentalnie złamie kody dostępu do głowic atomowych, uzbroi je i wystrzeli. A kto ją powstrzyma? Zadajcie sobie to pytanie. No. Trzymajcie się, na razie.